Ja myślę, że tak, tylko że widzi pani, ja napisałem w Gazecie Polskiej, o co do mnie mają ostatnio pretensje. No nie za lustrację, tylko za kolejny konkretny felieton w Gazecie Polskiej. Ja już mówię Tomaszowi Sakiewiczowi, że niedługo to Gazeta Polska będzie traktowana jako gazeta, która się przede wszystkim zajmuje sprawami kościelnymi, co nie jest prawdą, zajmuje się innymi tematami. Bo po moim felietonie Wołanie o sternika de facto napisałem to, co większość księży mówi na co dzień. Nie odkryłem tam Ameryki, może tyle, że napisałem to w gazecie. Bo napisałem tam taką rzecz, że po śmierci Jana Pawła II zabrakło wyraźnego przywództwa w Kościele. Tu nie chodzi o to, że się ma narodzić drugi Karol Wojtyła, czy drugi Stefan Wyszyński, bo się nie narodzi, tylko chodzi o jasne reagowanie na to, co się dzieje. No niestety sprawa lustracji, jak kilka innych spraw, czy sprawa krzyża na krakowskim przedmieściu, pokazało, że nie ma takiego głosu. No, dzisiaj, kiedy funkcja prymasa jest rozmyta, jest trzech prymasów, i przeciętny licealista nie wie, no zapytajcie się swoich dzieci, wnuków, czy on wie, kto jest prymasem. Skąd ten widać, wie, jak on, co parę miesięcy jest inny. Jeżeli są pewne działania, a rzeczywiście milczy episkopa, tak jak było to z krakowskim przedmieściem, czy z wieloma innymi rzeczami, no oczywiście są tacy biskupi, którzy mówią, ale to nie jest prymas, to nie jest przewodniczący, to nie jest ktoś, kto w imieniu reszty. To często są też tacy ludzie duchowni, którzy jakby z potrzeby serca to mówią. No więc jeżeli to jest tak rozmyte, no to trudno mieć pretensje nieraz. Ja nigdy nie mówię, że Kościół jest w kryzysie. Nigdy, bo kryzys to jest bardzo mocne słowo. Ja mówię, że po 2005 jest na wyraźnym wirażu. Oczywiście w Kościele wiele spraw zachodzi bardzo powoli, długotrwało i tak dalej. Ale widać, że brakuje takiej jasnego w pewnych momentach stanowiska. Ja z kolei bardzo chętnie odnotowuję wszystkie działania poszczególnych duchownych, świeckich, katolików, biskupów, którzy w pewnych momentach reagują. A to dobrze, bo tak powinno być. No tylko jest pytanie, dlaczego w trudnych sprawach takiej reakcji nie ma. No, nie uważam, żeby na przykład najważniejszym problemem w Polsce było to, czy ktoś jest pochowany w trumnie, czy ma być skremowany. No, a temu nadano jakąś rangę najważniejszego problemu. Problem jest taki, co się dzieje z młodzieżą, że chodzi na katechizację, a głosuje na Palikota. Ale to trzeba właśnie tym zająć. To jest problem zasadniczy. Tu powinien być list pasterski. To powinno być jasno opisane i sprecyzowane. Może tak już kończąc, bo naprawdę jeszcze jedno pytanie, jeszcze naprawdę jedno. Kazimierz Smoliński, kontynuując to, co ksiądz powiedział, grupa osób, ja jestem inicjatorem powołania Instytutu Naukowego, który będzie się zajmował obroną uczuć religijnych Polaków i tu nie czekając właśnie na głos hierarchów, uważam, że my jako świeccy powinniśmy zabierać głos i w związku z tym, że rzeczywiście no ksiądz uważa, że nie ma kryzysu. Ja mówię, nie ma kryzysu w Kościele, natomiast jest pewien kryzys przywództwa, tak, po śmierci papieża i tak, tak. Pewnie to jest też konsekwencja braku takiego jednoznacznego stanowiska Kościoła. Ale myślę, nie, czy ksiądz podzieli to stanowisko, że my jako świeccy, katolicy, nie powinniśmy czekać tylko i wyłącznie na to, co hierarchowie powiedzą, bo ten kościół parafialny, myślę, że on ma mniejszy problem, tak? Kościół hierarchiczny ma trochę większy problem, moim zdaniem, prywatny, więc tutaj niezależnie od tego, co będą hierarchowie mówić, to my jako świeccy mamy obowiązek, jako katolicy mamy obowiązek zabierać głos w naszych sprawach, tak? Bo kościół to jesteśmy my. I ci hierarchowie, ale przede wszystkim wierni, tak? Więc my jako wierni mamy prawo zabierać głos. I to, czy to w formie sformalizowanej, tak jak ja to chcę zrobić, czy też każdy indywidualnie powinien protestować przeciwko temu, co się dzieje z Polską i z naszymi symbolami wiary. Tak, oczywiście zgadzam się i to niech będzie właśnie takie podsumowanie, jeżeli dotyczy spraw kościelnych. Mówię to jako jeden z księży i to proszę mnie dobrze zrozumieć. Nigdy nie miałem wątpliwości co do tego, że Kościół jest ogromną wartością i to, co
mogłem przeżyć w Kościele i przeżywam, no Panu Bogu dziękuję. Opisywałem to w jednej z książek, której akurat tutaj nie ma, że przeżyłem wszystkim ruch księdza Blachnickiego, no, wspaniała postać, no, charyzmatyczna. Tak, też nie wiadomo jak zginął do końca. To było wielkie dla mnie przeżycie, co spowodowało, że wstąpiłem do seminarium, a później będąc klerykiem i młodym księdzem przeżyłem te czasy Solidarności. To mówi się o tym, że Kościół miał wpływ na kształt Solidarności. Miał, bo katolicka nauka społeczna i nauczanie papieża i pielgrzymki, i pamiętam tutaj byłem na Zaspie wtedy w 87 roku, to miał ogromny wpływ. Ale też Solidarność wpływała na Kościół, bo ja należę do tego pokolenia księży, którzy no, żyli tymi ideałami Solidarności. Wiele rzeczy, które później niektórzy moi koledzy księża podejmowali, to także dlatego, że byli przekonani, że ten ruch Solidarności to nie tylko piękne sztandary i tradycje, ale konkretne działania. No, między innymi praca z niepełnosprawnymi, opieka nad ubogimi, biednymi. To myślę, że ten szeroko pojęty ruch Solidarności przyniósł. To jest niesłychane dobro. Więc mnie zawsze na tym dobru zależało. Natomiast rzeczywiście jest tak, że za pewne rzeczy, proszę dobrze to zrozumieć, to nie jest kwestia, no, że to tylko papież, tylko księża i tylko siostry zakon. Każda z tych osób duchownych ma swoje konkretne zadanie. Ale Kościół to są wszyscy ochrzczeni. Wszyscy. Każdy. Więc za losy Kościoła są odpowiedzialni wszyscy. Jeżeli się mówi o czymś w Kościele polskim, to się podkreśla te dwie skrajności. Z jednej strony bardzo dużo powołań. Nie ma takich powołań kapłańskich, jakie były w Polsce, no, czy ilości i też moim zdaniem jakości. W czasach przed wyborem papieża, później zwłaszcza, teraz też, kiedy gdzie brakuje księży. Polscy księża są wszędzie. I na wschodzie, i na zachodzie, i w Ameryce Południowej, i w Niemczech, i w Austrii, wszędzie. To jest ogromne dobro. Ale z drugiej strony jest też pewna pasywność ludzi świecy. Czyli nie ma, jak to ktoś napisał, jest to uśpiony rycerz. Czyli środowisko, które mogłoby być aktywne bardzo, no gdyby troszeczkę inaczej pewne rzeczy w Kościele były. Ale w obecnej sytuacji, gdzie jest internet, gdzie jest swoboda działania, gdzie są różne możliwości, stowarzyszenia, organizacje, można oczywiście i trzeba nawet być aktywnym w Kościele. To nie właśnie wspomniane przeze mnie media mają decydować, co jest dobre, a co niedobre w Kościele. Tylko ludzie świecy powinni to decydować na tym. I o tym jestem przekonany. Wielokrotnie, gdy mam spotkania w parafiach, czy w różnych organizacjach kościelnych, moim zdaniem tam na dole jest dobrze. No, znaczy te relacje z księżmi są bardzo pozytywne. Ja może jeszcze jedną sprawą zakończę, bo jestem ogromnie zbulwersowany, powiem tak, ale to uważam, że to powinno być przedmiotem naprawdę dalszego działania, bo to dotyczy też postawy. Jeżeli w gazecie tutaj wspomnianej Fakty i mity, czy tam w ramach tej środowiska powiedziano, że są dowody na to, że kapitan Piotrowski nie zabił się za popiełuszki, to moim zdaniem z urzędu powinien wkroczyć prokurator. I tak, no właśnie, nie wkroczył. To jest właśnie ciekawe. Dlaczego? Bo ja też jestem przekonany przede wszystkim, że popiełuszko nie zginął tak, jak zginął. I że proces toruński jest ukryciem pewnej prawdy, czyli poświęceniem trzech oficerów. Ja jestem, nie mam stuprocentowego dowodu, ale z wielu innych rzeczy, na 99, że tych trzech zostało osądzonych plus jakiś jeszcze pułkownik czy generał, natomiast właściwi mocodawcy nie. I że faktycznie nie zginął 19 października, tylko kiedy indziej. Więc jeżeli jest publicznie powiedziane, no to powinno wejść z urzędu działanie państwa polskiego. Czyli kto za to? Kto de facto stał? Czy były, tak jak to już niektórzy piszą, dwie grupy, które przekazywały sobie tego biednego księdza? Kto w ogóle to zrobił? I to samo są niewyjaśnione zabójstwa takich księży w 89 roku, kiedyś był okrągły stół, jak Sylwestra Zycha, księdza Stefana Niedzielaka, księdza
Stanisława Suchowolca, ogromnej grupy ludzi świeckich. I myślę, że dzisiaj powinno się jeszcze raz do tych spraw wrócić, nie po to, żeby szukać zemsty, tylko wyraźnie pokazać, czym była właśnie ta struktura komunistyczna. I że się absolutnie nie godzę na to, jeżeli Adam Michnik mówi publicznie, że generał Kiszczak był człowiekiem honoru. To jest jedno z największych kłamstw III Rzeczpospolitej. I trzeba to wyjaśnić. Po co wyjaśnić? Po to, żeby nikt nigdy w przyszłości nie uważał, że można zabijać skrytobójczo księży, działaczy związkowych czy polityków, dlatego że jest wyższa ideologia. Żeby wiedziano, że jeżeli ktoś dopuści się tego czynu, to będzie pociągnięty do odpowiedzialności, nawet następnym pokoleniu. Więc tutaj jest wyraźna rzecz, że zakpienie pewne, że, tak, bo taka była moim zdaniem intencja tego środowiska, żeby wykpić, że właśnie nie Piotrowski zabił Popiełuszkę, no to kto zabił? Trzeba to szukać. I myślę, że sens lustracji jest również taki, żeby wyraźnie opisać pewne wydarzenia, pokazać, co się naprawdę działo w Gdańsku, w Szczecinie, w wielu innych miejscach, czy w Dolnej Hucie. Niestety tego dzisiaj nie ma, więc ja zachęcam do, już tak absolutnie kończę, do czytania moich felietonów, nie tylko moich felietonów, ale całej Gazety Polskiej, czytania mojej strony internetowej sakowicz.pl. Chętnie wskażę inne ciekawe strony, inne publikacje. I jeszcze raz chciałem bardzo serdecznie podziękować pani prezes, tutaj przewodniczącej klubu Gazety Polskiej. W naszego klubu jest to akurat tak, mężczyzna. A mężczyzna, przepraszam. No to mam plamę. A chciałem być poprawny politycznie. Ale to dlatego, że... Kobieta do mnie dzwoniła. I w stowarzyszeniu podziękować i bardzo się cieszę, że mogę być w Gdańsku. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo.